Panie Rzecznik, jesteśmy dzisiaj 6 marca 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Wiadomo już od 13 lutego, że został odwołany faksem dotychczasowy prezes Anatol Gul. Faks przyszedł z Ministerstwa Sprawiedliwości, od Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Co było przyczyną takiej formy odwołania prezesa Gula, który miał być przecież prezesem do 2020 roku? Co było przyczyną odwołania, na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, ponieważ faks nie zawierał żadnego uzasadnienia. W faksie była tylko i wyłącznie informacja o tym, że z dniem 12 lutego 2018 roku pan prezes Anatol Gul przestał pełnić funkcję prezesa i z tego stanowiska został odwołany, a informacja przyszła do sądu 13 lutego, tak jak pan to przed chwileczką przedstawił. No tak, ale minęło już wiele dni i pewnie sam zainteresowany, czy wy jako sąd okręgowy, pewnie staraliście się dowiedzieć oficjalnie już, co jest przyczyną, czy takie pismo zostało wystosowane z zapytaniem, co było powodem. Nie ma podstaw do tego, żeby sąd, tym bardziej, że sąd jest w tej chwili pozbawiony prezesa, tymczasowe obowiązki prezesa sprawuje wiceprezes, by zwracać się do Ministerstwa Sprawiedliwości o uzupełnienie swojej decyzji poprzez uzasadnienie. Tym bardziej, że decyzja została wydana na podstawie przepisów, które uprawniały Ministra Sprawiedliwości do podejmowania takich decyzji bez uzasadnienia i pan minister z tego skorzystał. Czyli jest to wolna wola ministra, nie wymagająca uzasadnienia merytorycznego, tak? Przepisy wprowadzają przejściowe, zmieniające ustawę o ustroju sądów powszechnych. Takie uprawnienie panu ministrowi przyznały i z tego pan minister skorzystał nie tylko w stosunku do prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy, ale jak wiadomo do wielu prezesów i wiceprezesów dotychczas sprawujących swoje funkcje na terenie kraju. Czy w ostatnich miesiącach nasza redakcja opisuje od 4 lat sprawę pani Bożeny Zaleskiej, która została skazana przez tutejszy sąd również okręgowy za rzekome znieważenie funkcjonariuszy, gdzie 2 bezpośrednich świadków zaprzeczyło, by tak się stało. Widziałem również materiał w Wiadomościach Telewizji Polskiej o tym, że doszło do potrącenia na pasach pieszego. Ten pieszy, zdaje się, zginął z tego, co pamiętam. Natomiast nie zostały zastosowane żadne sankcje wobec sprawcy tego śmiertelnego wypadku. Czy w ostatnim czasie prowadzona była jakaś ministerialna kontrola tutaj w waszym sądzie? Nie, żadne działania kontrolne ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości związane z funkcjonowaniem czy to Sądu Okręgowego w Świdnicy, czy jakichkolwiek innych działań związanych w ogóle z Okręgiem Świdnickim nie były podejmowane. Natomiast sędzia wizytator, z którym rozmawiałem tutaj mniej więcej rok temu, prowadził czynności sprawdzające, między innymi właśnie w zakresie kontrolnym na linii prokurator rejonowa Małgorzata Sałacka i sędziowie z Kłodzka i ze Świdnicą. Wtedy uznał, że rzeczywiście wszyscy sędziowie są znajomymi pani prokurator Małgorzaty Sałackiej, dlatego ta sprawa trafiła do Legnicy. Czy sędzia wizytator również prowadził inne czynności na terenie sądu, które można byłoby upublicznić? Panie redaktorze, wizytator zajmuje się kontrolą i weryfikowaniem prawidłowości postępowania, które toczy się w konkretnej sprawie. Chodzi o jego szybkość, o to, czy decyzje podejmowane są zgodnie z obowiązującymi procedurami. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z odwołaniem prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy, to te działania wizytatora nie mają najmniejszego związku. Co się dzieje w tej chwili z panem Anatolem Gulem? Obecnie pan Anatol Gul przebywa na urlopie wypoczynkowym. Jakie przysługują mu prawa w związku z tą sytuacją? Czy przejdzie na emeryturę, czy wcześniejszą, czy może po prostu odejść z zawodu sędziego? Jak to wygląda w tej chwili w świetle obowiązujących przepisów? Pan sędzia Anatol Gul jest nadal sędzią i z tego co wiem, po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego wraca do pracy orzeczniczej w tutejszym sądzie.
A jaka jest procedura, jeśli chodzi o powołanie nowego prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy? Tu decyzja i inicjatywa leży po stronie ministra sprawiedliwości, ponieważ po zmianie przepisów o ustroju sądów powszechnych to minister wskazuje kandydata na prezesa danego sądu i wymaga to uzyskania opinii Krajowej Rady Sądownictwa, więc przypuszczam, że nastąpi to dopiero po powołaniu nowych członków Krajowej Rady Sądowniczej, jak to słychać w mediach. Dziękuję bardzo. Proszę.